Czy czwartek czas na nasz blok interwencyjny w studiu Beata Bartman i kolejny problem do rozwiązania. Jaki tym razem? Dobry wieczór Państwu, a dziś w naszych interwencjach koszmar, jakim dla dwóch mieszkanek Podrzeszowskiego będzie Myśla, okazało się geodezyjne porządkowanie spraw własnościowych w ich wsi. Właścicielki jednego z domów dowiedziały się, że kilkanaście metrów kwadratowych prowadzących do ich posesji z drogi gminnej to własność sąsiada. Wszystko działo się 6 lat temu. Aż trudno uwierzyć, że od tego czasu, mimo korzystnego dla nich sądowego postanowienia, nie mają dojazdu do swojego gospodarstwa. Mają za to barykadę pod oknami. Powstał ten spór po prostu 2010 roku, jak się zaczęły te rozgraniczenia całe tutaj, co chodzili inżynierowie mierzyć. To był wjazd utwardzony, wjazd był moc, duże samochody wjeżdżyły, nie było żadnych problemów, że nie wjedzie, szerokość była brama, była szeroka i furtka. Tak wyglądał wówczas wjazd na posesję, którą pani Renata i jej siostra odziedziczyły po babci. Przez 100 lat nie było problemów. A tak wyglądał wjazd po tym, jak okazało się, że część gruntu przed bramą należy do sąsiadów z naprzeciwka. Później było jeszcze gorzej. Palety, worki z cementu, blacha, pustaki. Przy wjeździe pojawiły się też doły, nawet w upały, wypełnione wodą. Nie możemy skręcić ani z opałem, ani samochodem jest ciężko wjechać, bo po prostu tu jest słaby skręt. No są wyboje, no nie można z niczym przejechać, bo się zakopuje. Samochód musimy zostawiać nieraz u sąsiada obok, no bo po prostu nie ma jak wjechać. Żyjemy w XXI wieku i nie mamy, żebyśmy nie mieli wjazdu do domu, tylko tak żyć, no to jest bardzo trudne życie. I po prostu ani gmina nam nie pomaga, ani w tym sądzie cokolwiek, ani żadne urzędy po prostu, nikt nam nie pomaga. Takie coś jest, takie sznurki, jeszcze by reklamówki poprzywiązywane, gdzie mamy na zdjęciach utrwalone to wszystko. No tak jest, jak widać. To jest wszystko złośliwie robione, żebyśmy po prostu świata nie oglądały. Sprawa w 2011 roku trafiła do sądu. Zakończyła się postanowieniem, które ma obowiązywać do czasu ostatecznego rozgraniczenia gruntów. Było korzystne dla właścicielek domu. Sąd zakazał sąsiadom czynienia jakichkolwiek przeszkód w korzystaniu z dojazdu do drogi gminnej. W szczególności poprzez niszczenie nawierzchni szlaku, stawianie jakichkolwiek ogrodzeń, kopania dołów oraz wykonywania innych przeszkód. Niestety postanowienie nic nie zmieniło. Sąsiedzi się do tego nie stosują, bo widać, mamy zdjęcia, jaki był wjazd, jak było. Potem to było wszystko skopane, nawiezione jest z materiałów, bo nie było. No i są doły takie, że po prostu nie można przejść. No mogę wejść w gumowcach, jest dziura, no nie ma jak przejechać, samochody się psują mężowi. Gdyby nie było barykad, być może udałoby się tak manewrować autem, by wjechać na posesję. Niestety tak kończą się próby wjazdu. Problem tylko z pozoru może wydawać się błahy. Gdy panie próbowały cegłami wypełnić doły, na miejsce przyjechała wezwana przez sąsiadów policja, a sprawa trafiła do sądu. Sędzina ukarała męża wykroczeniem za to, że zaśmiecił po prostu tą działkę. Sprawy ciągną się latami, bo jak twierdzą właścicielki domu, druga strona składa pisma, na przykład o wykluczenie sędziów. Po prostu się nie wstawiają na rozprawy, przynoszą zwolnienia i sprawa trwa i 3-5 lat. Właścicielki próbowały rozwiązać spór, odkupując sporny teren. Nawet mogłybyśmy dać 10 tysięcy. Nie zależałoby nam, jaką kwotę oni by zażądali. Więc powiedzieli, że nie sprzedają za nic. Sąsiadka powiedziała, że nigdy po jej trupie. Co na te zarzuty sąsiedzi? Nie chcą ich komentować. Czy pani przychodziła z nami porozmawiać? Nie mam nic do dyskutowania. Niech pokażą dokumenty, gdzie mają drogę. Proszę Państwa, takie przysłowiowe spory o miedzę to bardzo częsty temat skargi interwencji telewidzów. Ich wspólny mianownik jest taki, że kosztują mnóstwo niepotrzebnych nerwów, często pieniędzy, a w sądach ciągną się latami. Co zrobić w takiej sytuacji? Przecież właścicielki mają postanowienie gwarantujące im wjazd, a tego wjazdu wciąż nie mają. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, Bartosz Opaliński, którego poprosiliśmy o opinię w tej sprawie, radzi czekać na sądową egzekucję wyroku. Dlatego, że sąsiad uniemożliwia wykonanie i realizację tego postanowienia tymczasowego, strona może skierować to właśnie postanowienie do egzekucji. Organem egzekucyjnym w takiej sytuacji jest również sąd, który w pierwszej kolejności nakłada grzywny,
na właściciela nieruchomości, a w dalszej kolejności upoważnia stronę wnioskującą do wykonania zastępczego, wykonania treści tego postanowienia w takiej sytuacji, kiedy strona zobowiązana tym postanowieniem, czyli właściciel swoich obowiązków nie realizuje. W razie oporu wykazywanego przez właściciela, sąd może również upoważnić stronę do skorzystania z komornika, który taki opór odeprze. Proszę Państwa, podsumowując, w takiej sytuacji nie można samemu usuwać przeszkód utrudniających wjazd. Trzeba sądownie wyegzekwować realizację postanowienia albo zabezpieczyć sobie przejazd, ale w obecności komornika. Najlepiej jednak, by sprawy nie zaszły aż tak daleko. Lepszym wyjściem z takich sporów jest mediacja, zwraca uwagę mecenas Bartosz Opaliński. Takie mediacje będą prowadzone w nowej siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, właśnie oddanej do użytku przy ulicy Hoffmanowej 8. Dziś dziękuję za uwagę i czekam na kolejne sygnały od Państwa. Mamy jeszcze dla Państwa.